Cześć, Cześć! Psie sekrety w 5 minut. Behawiorysta wyjaśnia. Co nam dzisiaj behawiorysta wyjaśni? Dzisiaj będzie koszmar spacerów. Za to powinni zwolnić każdego urbanistę w każdym mieście. Każdego urbanistę, który, słuchajcie, nie ma psa. Dlaczego? Bo chodniki są zbyt wąskie, a trzeba się na nich z psami mijać. No i jak to zrobić? No... Może. Ciężko. No więc dzisiaj będzie, słuchajcie, o mijaniu się na chodnikach, czyli sytuacja standardowa, codzienna, wychodzimy na spacer, idzie z naprzeciwka, nie ma gdzie zejść, nie wiem, jakiś mur, tutaj samochody, świat tak wygląda, niestety, na osiedlach w większości przypadków. Tak. Będzie patent, który jest prosty, ale niełatwy. I dlaczego nikt o tym nie mówi? To ja zapytam, dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego ja słyszałam, że jak mijasz się z obcym psem i czytałam w internetach porady, nie wasze jeszcze wtedy, to była kwestia, spokojnie, to była kwestia tak, weź smaczki na spacer, skupiaj uwagę psa, ucz go siadać na komendę, nie pozwól mu się patrzeć na innego psa i wszystko fajnie robiłam, ale to nie działało, aż w końcu mi ktoś powiedział, czyli Ala i Irek, że psa trzeba po prostu odgrodzić, zrobić z siebie tarczę, zrobić z siebie ochronę, takiego bodyguarda swojego psa, można powiedzieć. Dlaczego... Już się możesz przesunąć, już nie będę tak machać. No, to spoko, machaj sobie. Dlaczego dawanie smaczków nie działa? Może warto też to powiedzieć. No, dlaczego do ciebie skupianie uwagi nie działa? Ponieważ jeśli się czegoś boisz, a 90% przypadków zachowań agresywnych na smyczy wynika z niepewności, ze strachu przed tym spotkaniem, które nomen omen na wąskim chodniku jest frontalne i konfrontacyjne, bo tak to działa w psim języku, no to jakby pies chce widzieć to, czego się boi, chce mieć to pod kontrolą, chce na to patrzeć, a jeśli ty mu mówisz, nie, 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 tu, chodź, tu patrz na mnie, ja tu mam takie dobre smaczki, no to pies okej, okay. Może jeśli jeszcze jest gotów to zrobić, to się odwróci do ciebie, będzie patrzeć na te smaczki i na ciebie, ale poziom stresu w środku rośnie, bo on sobie to, ja tak myślę, że on to sobie tak wyobraża, że zza jego pleców wyrasta taka wielka, kosmata panika i go po prostu tutaj zjada, tak? Bo on nie wie, co to jest, on nie wie, czy ten drugi pies, który przechodzi, smaczka. Tak, nagle go, nie wiem, zaatakuje, podejdzie, nie podejdzie. Możesz sobie to wyobrazić trochę tak, jakbyś, nie wiem, miała czy miał szaleńca za płotem, który lubi wymachiwać ci nożem i ty nigdy nie wiesz, czy on przesadzi ten płot, czy nie, czy on chce tylko postraszyć, a może rzeczywiście zrobić ci krzywdę. No, twój pies tego nie wie, dlatego jeśli każesz mu patrzeć na smaczki, no to ten stres rośnie, ta sytuacja się nie przepracowuje i twój pies nie uczy się żadnych strategii, ani nawet tego, że ty mu jakoś pomagasz. A strategia siad. Masz iść spokojnie. Strategia siad ma sens tylko i wyłącznie w momencie, kiedy sadzamy psa w taki sposób, że może obserwować dalej innego psa. To jest, czyli bardziej za nami? Bardziej za nami, bardziej gdzieś tam też, żeby widział, że my kontrolujemy sytuację. Być może możesz do tego dodać jakby tutaj skarmianie psa, bo część psów dobrze się czuje, kiedy może coś przerzuć i wtedy to jest też strategia radzenia sobie jako rzucie, obniżanie sobie właśnie poziomu stresu. Ale jeśli znowu sadzamy psa tak, żeby był tyłem do bodźca, no to się nie uda. To nie jest dobre. Okej. Okay. A jak jest przed tobą, to też tak średnio, nie? Jak idzie ten drugi pies. Też tak średnio. Bo wtedy wystawiasz tego psa na działanie tego drugiego psa i to już jest w ogóle... No właśnie. Brak. To ja teraz wam powiem coś, co po prostu działa. Znaczy ona powiedziała, co działa i Irek mówi, co działa. A dlaczego to działa? Dlatego, że oni pracują na tym terenie i słuchajcie, po 3 latach, kiedy o tym trąbimy na prawo i lewo i Wrocław już wie, że jak idą 2 psy na chodniku, a szczególnie ta część, tutaj wokół parku, w którym mieszkamy, to psa bierzemy na prawo albo na lewo, tak żeby to ludzie się minęli, a nie nasze pieski. I po prostu ta porada jest warta miliony monet i dlaczego o niej tak mało osób mówi, nie wiem, nie mam pojęcia, ponieważ ona po prostu działa. Dlaczego? Działa dlatego, że ja teraz chodzę z psami po osiedlu. Dobra, ja jestem przez nich edukowana, ale mnóstwo osób też jest wyedukowanych, słuchajcie, my się mijamy bez stresu. Powiem więcej, tak doszła pani, widzę, że pieski są reaktywne, wąski chodnik, samochód, ona akurat no, musiała przejść między tymi samochodami. Co ja zrobiłam? Po prostu zeszłam na ulicę, przepuściłam ją, stanęłam bokiem, nie wgapiałam się w te pieski, jakie słodkie, małe i takie warczące na mnie.
pani przeszła i rzuciła przez ramię z taką wielką ulgą, dziękuję. I wiecie co, i słuchajcie, my też jesteśmy dla siebie w pewien sposób takim wyznacznikiem, takim papierkiem lakmusowym, czy to, co oni nas uczą, tak, czy to, co my robimy, pomaga innym. Bo pomaga nie tylko nam, ale też pomaga innym. I jak ja idę teraz przez osiedle i inni robią to samo, i ja już z daleka widzę, że tego pieska biorą na bok, skracają smycz i my się spokojnie mijamy i moje dwie wypaszczające się suki już z dala też to widzą, więc naprawdę jest łatwiej i w sumie chyba to z tego zrobię podsumowanie, tak? Jest to porada, która działa, jest prosta do zastosowania. Jak idziecie w dwójkę, w trójkę z rodziną na przykład i jest pies wasz, to idźcie wszyscy wokół niego, tak żeby on sobie tam szedł z boczku i się w ogóle nie musiał niczym przejmować. To nie jest jego rola przejmować się wąskimi chodnikami, krótkimi smyczami, wyjapiającymi się innymi psami zza płotu. To jest nasza rola i pomagajmy też innym. Bardzo was proszę, bo to jest przeogromny problem i... Jest to tak proste rozwiązanie. Tylko to proste rozwiązanie nie oznacza, że twój pies od razu przestanie szczekać. Więc żebyś nas źle nie zrozumiała, czy nie zrozumiał, drogi słuchaczu, to działa, bo pokazujemy psu, że my go chronimy. Ale znowu procesem będzie ten czas, który zajmie, żeby pies zaufał ci wtedy, jakby wtedy, kiedy to robisz, i tak? Powtarzanie, i powtarzanie, i powtarzanie. A tak im więcej osób będzie to powtarzać, im więcej psów będzie się czuło dobrze na spacerze ze swoim opiekunem, tym prostszy będzie świat dla nas wszystkich. Tak. Więc porada za miliony monet, dzisiaj dla was za darmo. Mamy nadzieję, że wam się podoba ten kanał, że tą jedną rzecz, ten jeden konkret, pamiętajcie, pieska bierzemy na bok, mijają się ludzie, nie mijają się psy, tak samo jeżeli jest płot i pies, to człowiek idzie od płotu, a wasz piesek idzie po tej stronie, żeby nie musiał się konfrontować z bodźcem, którego nie potrzebuje tak naprawdę. Wasza odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność psiarzy, tak. Za to, żeby nam się wszystkim żyło lepiej i naszym psom. Subskrybujcie, wbijajcie w komentarzach, czy wam się to w ogóle podoba, nie podoba, czy macie jakieś inne pomysły na ten temat, czy w ogóle ktoś z was słyszał o tym i to stosuje na co dzień, czy to działa. Trzymajcie się, dobrego dnia. Do zobaczenia. Miłego spaceru, pa!